Jedziemy. Musimy zarobić 4000. Mamy 1500. My musimy zarobić, żeby mieć 4000. Jak będziemy mieli 4000, to wtedy będziemy mogli iść zagrać z gościem w karciochy. Najlepiej by było mieć więcej niż 4000, tak z 5000. Myślę, czemu nie da się wykupić z więzienia? To by było fajne. No, pewnie jakaś wysoka stawka by musiała być. O kurde! Przeleciał jakiś zwierzec. Jakiś zwierzak przeleciał. O nie! Akurat pasy miałem zapinać. Nie umie natrafić, gdzie te pasy się tu zapina. Czekajcie. Dobra. A jak wygrasz dom, to znów się psiarnia zagnieździ. Nie no, jak kiedy musiał mieć dom ten nowy. Jasna. Jasna, biała gwiazda. Techno. Techno. Kepsik. Nie zamawiam nic, co wy to wejście się. Chyba, że ktoś... Dobra, kto ma za dużo pieniędzy, może mi zamówić coś dobrego. Może być Chińczyk. Może być pizza. Nie, pizzy nie. Jakbym zjadł pizzę, to bym chyba zwymiotował. Plan jest bardzo prosty. Jedziemy do Szambiary. Dobra. Do Golonka. Lew Mkola to z kepsem się kojarzy. No bo kiedyś to kepsiki to były, panie. Ej, gdzie jest ten samochód? Nie samochód, tylko... Szambowóz, tu. Dobra. Muszę się przespać tu. Jest wieczór jeszcze, poranek, czy co to jest? Ouch.
Dobra. Come on! Komu ta szyba potrzebna? Z drogi, frajerzy! Ja tu podjeżdżam. No niin, kiitos sulle, vittu. Hyi jumalauta oikeesti, eihän nyt vittu tota saatana paska jo kukaan. Co on tam gada? Co? Miten nyt vittuu jo tommoset kaljat? Drinking that shit, dobra. Idę stąd. Ej, gościu, weź mi otwórz, please. Weź mi otwórz. Dobra, to ja muszę coś... A, czekajcie, bo dzwoni do mnie. Momencik, odbiorę. Wyciszę się. Dobra, już jestem. Czekajcie, tylko muszę SMS-a wysłać. Wyszukujemy. Momencik, niech wyszuka. Nam się pić chce w ogóle. Pić się chce. A mamy coś do picia tutaj? Soczki mamy, ale same puste. To ja je tutaj na bok dam, jak są puste. Do robienia bimbru. Dobra, SMS-a wyślę. Dobra. Dzień się robi. Ja bym bimberek musiał, moi drodzy. Ja bym musiał bimberek robić. Byłyby pieniążki. Byłoby zarabianko. A tu na razie burdelik jest. Szyba rozwalona. Co ja mam z tą szybą zrobić? W ogóle te butelki sobie zostawię. Są potrzebne. To jest sok. Tylko w bułce, tylko placek. Kebab, jaki jest lepszy? No ja wam powiem, że... I ten ma swój urok. Kebab w tym. Kebab w cieście, czyli w placku. Jest wygodniejszy. Bo do zjedzenia wystarczy wam jedna ręka. Ale macie mniej składników, bo się mniej tam zmieści, moim zdaniem. A kebab w bułce... No jest trochę bardziej zapychający, bo bułka jest gruba. No ale już niestety trzeba dwoma rękami, no. Przynajmniej na początku, bo macie dużo, tak wiecie. No. Podobno w tortilli jedzą tylko pedały. A to nie wiem. Ja nie. Dobra, musimy gościa do sklepu, bo musimy zatankować. Jeszcze zapalmy sobie fajeczkę. Zapalmy fajeczkę, bo musi się dziać. Widziałem Lynch na Star Warsy, widziałem. Pić nam się chce, a tu nie mamy. Dobra, jeszcze się prześpimy troszkę. Poszedł.
Poszedł! Dobra, co teraz będziemy robić? Musimy podjechać. A, to pierwszy. Dobra. Ja nie wiem, czy u gościa nie będziemy musieli jakieś kary zapłacić albo co. No to sprawy, no my tebe lajdeta. Dobra, gościu, papierochy na pewno potrzebujemy. I skrzynkę browarów i trochę jedzonka. O kurde, aż tyle? To jeszcze tankowanko. To czekaj, to jeszcze zatankuję. No dobra, to zatankujmy jeszcze. Zrób akcję śledzenia malucha. Ale dobrze, ale co to daje? Co daje śledzenie malucha? Wiem, że miałem naliczone, wiem, bo ja miałem naliczone paliwo, ja zatankowałem raz paliwo i uciekłem. Dowiesz się, kto jest twoim ojcem. Na pewno. Siema, co tam, bo ja chory. Ej, faktycznie, muszę zobaczyć, co jest na... co będę mógł na obiad. Ja już wiem, co dzisiaj na obiad. Pierożki indyjskie samosoa, czy jak to się nazywają. Muszę je tylko w piekarniku podgrzać. Kupiłem w Biedrze takie. Są takie trójkątne. Samosoła. Sama słoma. Pierożki soszobo. Ej, dobra, musimy zrobić parę rzeczy. O kurde, panie. Dobra. Damy sobie tutaj, to jest w sam raz, na kratę browarów. I to możemy tutaj dać. Paróweczki. Paróweczki. I papieroski. A, dobra. Czekajcie, teraz tak. To. Tu już mamy wszystko. I jedziemy teraz zobaczyć, jak to jest z tym podatkiem tam. Za wylewanie gnoju. Czy posprzątam przed tym sklepem? Kurde, no to posprzątam aż specjalnie teraz, bo żeś mnie zdenerwował. Masz. Lepiej ci? No, mam nadzieję, że lepiej. Śmik na stacji. Od razu lepiej. Esera, esera, na, na, na. Dobra, i gdzieś podobno tu się wylewa to. Gdzie to się wylewa?
Tu się wjeżdża? Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Gdzieś ktoś powiedział, że się to wylewa tu. Jak to się otwiera w ogóle? Zero. Co? 304. Czemu 340? I się otwiera, dobra. Czyli tu się wylewa ten gnój. To tyłem musimy wjechać chyba. Dobra. No chyba nie dam rady. No chyba nie trafiłem. Na lusterka. Dobra. Jesteśmy chyba. No chyba dobrze, nie? Czekajcie, bo SMS-a dostałem. Dobra. No to poszło. Żebym trochę garaż zasrał, no ale co zrobię? Musimy się napić i muzyczka. O, jedziemy. Gościu, jest sprawa, dawaj gówno. Bo kolekcjonuję. A, żeś pokorek pewnie. O, jest. A, żeś kurde zasrał. O, panie. Tak się nie robi. To się kontroluje, te elita, co tam się dzieje. Panie, kożuch muszę odgarnąć z góry i do tego gęstego się dostać. Ue! Czemu nie ciągnie? Coś jest nie teges. Czekajcie, coś nie zbiera. Muszę gęste rozmieszać trochę chyba. O, idzie. Fuj! Dobra.
Okropnie. A jeszcze doleję mu tam. Jak się orbie. Ciągnie. Sam raz. Przerwa na piwko. Gościu, jak tam? Ale zajebistą koszulę masz. Jak Cejrowski. Give mi pieniądze. Już? Zrobiło się? Jeszcze nie. No już prawie. Dawaj hajs. Musi zaskoczyć animacja. O. Dostałem 1200. Ja. No i wszystko w kart. Patrzcie, ile musimy się narobić, a potem to przerżniemy w karty wszystko. Ja wam mówię. Tragedia. Dobra, musimy tą końcóweczkę ogarnąć. Łe. Dobra, zamykamy i jedziemy dalej. Nara! Piwo, sklep i pełne szambo. To jest życie prawdziwe. Dobra, tu jeszcze mamy gościa w tym mieście. A potem już musimy jechać do następnego miasta. Siema, ziomek. Zaraz będziemy działać z tobą. No fuj. Dobra, tu już musi podsiorbać. Czekajcie, siorbanko musimy włączyć. Siorbanko. Jak idzie. O, jak przeszło przez to gęste. No dobra, fuj. Czemu pokazuje, że masz iść do więzienia? No bo... Ach, to jest długa historia. Patrz, nie zapłaciłem pieniędzy i trafiłem do więzienia. No i tyle. To długa historia. Ej, pogramy sobie w nogę na orliku. Ale zapachy, wuhu! Dawaj, tą płytę też tam wsadzę. No a co tam? Każdego szkoda, jak to mawiają. Ja się patrzę, a u mnie na podwórku kura chodzi, co? Gościu, dawaj. Dawaj, hajs. Nie będę tak z tobą rozmawiał. Dawaj, dawaj. Go to hell. Dobra, super kup. Super, 1200 za kubkę, wyciąganko. Zawsze na propsiku.
Fuj! Perkele! Kurde, nie mam jak iść z tym. Dobra, już. O kurde, wyrwałem! Moment, coś złego się wydarzyło. Dobra, już. Uff. Jedziemy. No co jest? Co on tak wolno jedzie? Dawaj na low. Ciśniemy. Człowiek dzik, jakby ktoś nie widział wczoraj, Przemek wysłał. No, jedziemy do człowieka dzika zaraz, tylko musimy jeszcze zrobić biznes z Szambem. Dobra, i biznes wygląda w ten sposób, że tutaj save'niemy sobie, bo mamy już 3000 hajsu. Kurde, ale żem wjechał. Ta ta ta. Oś na dół, będziesz miał lepszą przyczepność. To muszę zobaczyć zaraz. A, ta ostatnia ośka. Johnny Tracker. Kurde, Johnny Tracker się nazywasz? To ja myślę, że ty jesteś tracker taki trochę, co? Coś tam się jeździ samochodami, co? Zapisałem. Dobra, i teraz patrzcie. To zdajmy ją na dół. Ona jest w powietrzu. A jak ja mam ją dać na dół? Idzie jakoś tu. No ta ostatnia. Będzie się gorzej jechać, ktoś mówi? No ale... Nie, mi się wydaje, że będzie lepiej. A zresztą nie wiemy. Chyba, że mniejszą... Znaczy zwrotność będzie słabsza chyba. A tak jak to wyłączę? No szybciej skręca faktycznie. Ale to przynajmniej lepsza przyczepność jest na tym. Dobra, ja zapinę pasy. A, szofer zawodowy. No. Dobra, go muzyka. To jedziemy, moi drodzy. A czy szofer zawodowy może tak zrobić? I na przykład szofer zawodowy... To chyba tak też robi. To na pewno tak szofer zawodowy robi. Jedziemy. Tak, dni do odsiadki mi spadły trochę. Leciutko, ale zawsze. Jeszcze czekajcie, palę papierosa i SMS-a piszę.
Spróbuj cały czas spać, zapisywać grę na przemian. Dni całkiem ci spadną, a to kwestia 10 minut. Ale nie chce mi się tak, po prostu gram sobie. Nie potrzebuję na razie dostępu do mieszkania, wiesz? Ej, ale strasznie samochód rzuca samochód, jak tą ośkę chyba dałem. Ale to jest niemożliwe. Powinno łatwiej się prowadzić. Nie, no dobra, nie rzuca aż tak. Ale on w ogóle na 5., 6. biegu to on już odwala. No bo na walony jadę. Cicho tam! Się tam znacie jeden z drugim, fachowiec. Bo mam gówno, no w sumie tak. Z racji tego, że mam pełny szambiarę, to może być tak. Zadanie dotknięcia, co to biega w nocy? Kuń czy jeleń? Może byk? Nie, no to jest jakiś kurde łoś, jeleń, to trzeba przejechać w końcu. Trzeba uderzyć w to zwierzę. A to ciężko, to trzeba mieć szczęście albo i pecha, żeby uderzyć w tego zwierzaka. Dobra, hamujemy. Redukcja biegami. Dobra, jest, podjeżdżamy. Dobra. Chyba za daleko jestem. No ale zobaczymy. Siorbej. O, jak zasysa. Dobra, musimy do tyłu podjechać trochę. Dobra. Myślę, że wystarczy. Co tam, gościu? Podoba ci się? Moje alkotaksi? Dobrze. No, ale sanko jest, kurde. A czekajcie, jaki jest teraz liczba, znaczy jak tam z tymi litrami? Pokażcie to. O. Jeszcze zasysa. No powinno wystarczyć, nie? Moim zdaniem. Nie no, trzeba przeczyścić się. Trzeba przeczyścić trochę. Co on tak żyga? Dawaj hajs. Dobra, mamy. Jeszcze jedno mieszkanko musimy tutaj obsłużyć, że tak powiem.
Musisz wylać do oczyszczalni. Dobrze, wiem. Kiedy na YouTube'a będzie odcinek? Dzisiaj będzie. O godzinie 16. O 16 wrzucę na YouTube'a. Muszę podnieść te jedne koła, bo on po prostu źle jedzie z tymi kołami. On się tutaj zablokuje. Dobra, i tutaj jest ostatnie, moi drodzy, szamberko. Chyba za daleko zajechałem. Chociaż może wystarczy, zobaczymy. Bo ten wąż jest dużo dłuższy niż potrzeba. Fuj, po sam korek zasrane. Co wy żrecie? Mielone pewnie Grażyna robi, co? Ze starego mięsa mielone. Jakie update? Ja nie wiem żadnego info o jakieś update'y. Od jutra mam 23 dni non-stop studia i robota, dopiero później weekend wolny. O kurde. Nalejemy trochę jeszcze tutaj gościowi. Odlejemy się trochę. Ma sobie dzika elo. Jaki dzisiaj indyk leci? Fan dziki pan. Potem zobaczymy. Oj, widzieliście? Jakieś zbugowanie to się zmniejszyło. Update do My Summer Car, bo grasz na eksperymentalnym. No gram na eksperymentalnym, no. Gram na eksperymentalnym. No ale co to zmienia? No to odpal se eksperymentalny. No co ci to zmieni na normalnym? To jest ten sam save praktycznie. Już? Gdzie on jest? Hajs? Ej, czekajcie, co się stało? A, bo wąż nie źle leży. Ej, coś jest nie tak. Odciągnąłem całe szambo. Aha! O kurde! Dobra, jolo. Ja nie będę tam jechał. Wylejemy to. A co mi? No to kurde, z powrotem gówno. O fuck. Zżyga cię. Ej, ale gościu, dawaj hajs. No dawaj hajs, co ja mam zrobić? Hell, who's fuck?
satana, oksekos tulee. Ej, to nie działa. Coś jest nie teges. Coś zrobiłem źle. No kurde. No perkele, no. Co za perkele? Szambo wywaliło. No kurde, dawaj hajs. Po co ja się tu męczyłem? Nie rozumiem tego. Zbugowało się coś. No minimalnie brakuje, no. Czekajcie, coś jest. Dobra, idę zapisać. Aż mi się kotlet cofa. Jezu, jesteście strasznie delikatni, widzę. To w waszym życiu będzie ciężko. Jak gość w grze, gdzie grafika normalnie jest gorsza od gry sprzed 15 lat. Wirtualne szambo oczyszcza. Ojejku, bo mi się kotlecik podnosi. Mamusiu, byda żygą. Byda żygą. Albo jak ci co... No patrzcie, no. No kurde, opróżniłem mu... No, to teraz to już nie zadziała. No, czyli jedno szambo zlamiłem. Przez to, że nie było miejsca. Nie było miejsca dla ciebie. Nie. Nie, to już do zera jest wyssane. To już nie zadziała niestety. Ogi rybnik! Dzięki wielkie, 12 lat razem. Polewamy się szampanem, rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy w twoje oczy rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy wszystkie drinki aż do dna. Pozdrawiam wszystkich, D. D. Pozdrawiam również, D. Dzięki za 12 lat. Dobra, idę tu ten... Go fatyga i zapisanko. Dobra, musimy się wyspać. A tu można spać w tym?
Dobra, czyli tutaj, moi drodzy, się wyśpimy i idziemy grać o pieniążki. Jesteście przygotowani? Mam nadzieję. Na motorynce pojedziemy może. Ale nie wiem, ile tam paliwa jest w tej motorynce. Ej, nie, to pojedziemy tym. Byda żygą. Ja, a widzieliście? Widzieliście jak ta Al Jazeera, czy jak oni się nazywają? Tam telewizja taka. To powiedziała o Polakach, że ci co wychodzą na ulicę z flagami, że to są neonaziści. Ej, to ile mi przeskoczyło? Do następnego dnia? O. No to gówno. Nie, Al Jazeera to jest co innego. Dobra. Przerwa.